Szanowna Pani, podczas sesji i punktów związanych z porządkiem obrad, otwarcia, zatwierdzenia, przyjęcia protokołu, projektów uchwał, jak i również wolnych wniosków i informacji spraw zarządu, nie ma miejsca na wygłoszenie jakiegokolwiek głosu mieszkańca, który chciałby tu zabrać głos. Tak stanowi statut i regulamin każdej Rady Dzielnicy Miasta Krakowa. A jeśli ja bym chciała oddać swój głos, a ile Pani zainteresowany? Po drugie, Pani nie wniosł, proszę wysłuchać, jak sprawy się mają od strony regulaminu i statutu. Po drugie, nie jest Pani stroną w żadnej uchwale, która jest tutaj procedowana, więc też nie może Pani być dopuszczona do głosu w zakresie tych poszczególnych uchwał, które są tutaj procedowane. Po trzecie, nie zgłosiła się Pani wcześniej do przewodniczącego, że będzie Pani chciała zabrać głos na sesji. Jest to, proszę Pani, posiedzenie formalne, które ma określone zapisy statutowe i regulaminowe. Ja szanuję to, że jest Pani mieszkanką naszej dzielnicy, ale mieszkańcy naszej dzielnicy także muszą o tym wiedzieć, że są pewne przepisy, które regulują przebieg takiej sesji. Ja to wszystko rozumiem, proszę Pana. Natomiast tam jest coś takiego, jak czytał Pan ten punkt, że przebieg. Więc mógł Pan powiedzieć, że jest gość, dzięki któremu Pan siedzi na tym stołku, jak Pan siedzi. Szanowna Pani... I mógł Pan tam włożyć wysłuchanie mnie, prawda, do programu. Natomiast Pan mnie, ja już nie powiem kolokwialnie, co Pan ze mną zrobi. Szanowna... Tym bardziej, że ja tutaj naprawdę przyszłam w sprawie, jeżeli chodzi o zdrowie i życie mieszkańców. Szanowna Pani, każdy mieszkaniec ma prawo tutaj przyjść i wysłuchać sesji Rady Dzielnicy. Nie. I nie przedstawia się tutaj mieszkańcom jako gości, tylko przychodzą i wysłuchują. Nie. Tak jest napisane w statucie i w regulaminie, proszę Pani. Prawo mi też gwarantuje, że mogę się na tej sesji wypowiadać. Szanowna Ale nie ma Pan na to ochoty? Bardzo dobrze. W którym punkcie Pani taką wypowiedź może uczynić? Będzie Pan od jutra miał tutaj zatrzęsienie. Proszę Panią, powiedziałem, w którym punkcie Pani może się wypowiedzieć. Nie, proszę Pana, empatia Pana to się równa robotowi. Dziękuję bardzo. Po pierwsze, jeśli siedzicie tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś rzucił cztery litery i poszedł na osobę. Ale już nie długo. Już nie długo i jutro będziecie mieć kłopot z mediami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Radny, to wcale nie jest śmieszne, bo Pan wie doskonale, jak jest regulamin i stały. Ja wiem, tylko były precedensy takie, że przychodzili ludzie. Ale szanowny Panie Radny, Pani w trakcie nagle krzyczy, że ona chce zabrać głos. Gdyby ona przyszła wcześniej i powiedziała, proszę Pana, chcę zabrać głos, jest ukierunkowana przez Panią Radną, która jest. Chyba Pani Radna powinna znać regulamin stawu. Nie chodzi o to, jakby jej Pan powiedział, że będą oświadczenia, komunikaty i Pani udzielę głosu. Nie. To może by nie było tej... Ale nie przyszła do nas, przyszła. Proszę Pana. Sprzeczka by była tak samo, jak ją teraz były. Proszę Państwa, przechodzę do punktu 4 projektu, który wniesiony przez Zarząd Komisji Problemowej. Po prostu, jak wygodnie jest regulamin tak interpretować, kolego Staszku, to interpretujesz tak, a jak w drugą stronę, to tak. Nie, ale ja w ogóle nie rozumiem, że taka nerwowa atmosfera. Nie wystarczy powiedzieć mieszkańcowi, że tak. Są oświadczenia komisji. Zamykam tę dyskusję, proszę Państwa. Głos, proszę się wypowiedzieć. Zamykam tę dyskusję. A nie takie... Radna, która wprowadziła tą Panią tutaj, doskonale jest radną już od 3 lat i powinna znać regulamin i statut i powinna wiedzieć, kiedy mieszkańcy mogą zabrać głos. Po prostu. A dlaczego Pan powiedział, że radna wprowadziła? Z tego, co ja byłam świadkiem rozmowy, tak Pani wyraziła ochotę bycia na sesji. Proszę, proszę Panią, bo widzę, że Pani rozmawia z radną, radna wprowadza, więc na pewno ją wprowadziła tą Panią, Pani radna. Szanowni Państwo, druk numer 1. Bardzo proszę Panią Przewodniczącą.